Artur Marciniszyn. Czarna linia. Halo, co jest? Zajebałem go. No i bardzo dobrze. Chcesz dyplom? Odznakę dzielnego zabójcy? Czy o chuj ci chodzi? Powiedz mi, co teraz? W jakim sensie? Słyszysz, co do ciebie mówię? Zajebałem człowieka. To nie był człowiek, tylko zwykła kurwa. Poza tym nie miałeś wyjścia, leciał z tobą w chuja. Naliczyłeś go, dałeś mu termin, a on się wyjebał na ciebie. Miałeś mu darować? Kiedyś musiał być ten pierwszy raz. Nie pracujesz w sklepie rowerowym, więc nie musisz się kurwa przejmować pedałami. Robisz na ulicy, chciałeś biegać. Sam wybrałeś swój los, przestań się użalać. Nie spłacił cię, musiał polecieć w piach. Robię w detalu, nie do mnie należy odjebywanie dłużników. To dlaczego to zrobiłeś? No samy mi powiedz. Puściły mi nerwy. Widocznie jesteś urodzonym bandytą. Poczułeś krew, stary. Mówię ci, nie po to nosisz kopyto, żeby jakiś cwel leciał z tobą w chuja. Dałeś mu śnieg w kredo. To był błąd, ale temat załatwiony. Chłopaki starego mogli się nim zająć. Człowieku, o czym ty do mnie pierdolisz? Starego jebią twoje problemy. Masz być wypłacalny, masz robić biznes. On siedział w mocnej ekipie, wiesz w jakiej. Mam przejebane, obedrą mnie ze skóry. Ale że co, że chłopaki od niego latają po mieście ze sprzętem? Że rozjebali Czeczenów, że mają bramki w centrum? Że nie poruchasz w ich burdelach? Weź się w garść. Wiesz dobrze, że chuja kładę na ich kluby i burdele. Dojadą mnie, to nie będzie szybka, bezbolesna śmierć. Wytrą mną na żywca asfalt. Nie wytrą, jak cię nie znajdą. To znaczy co? Mam lecieć do Nowej Zelandii? Do Chile? Pozwiedzać? Poopalać się? Są inne rozwiązania. Jakie? Pomyśl. Chyba nie myślisz o... Słuchaj, sam musisz sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Jakich pytań? To tylko kolejne pytanie, ale zacznij od początku. Kurwa, co ja robię? No właśnie, co robisz i dlaczego? Jak się tu znalazłeś? Co powie stary na to, co właśnie odjebałeś? Ten śmieć był poukładany na mieście. Kurwa, może i był poukładany, ale był też jebanym przekrętem. Nie przybili mu nic, bo posprzedawał chłopaków. Tego nie wiesz. A jakie jest inne wytłumaczenie? Czarni zawinęli go z kwadratu, a on po kilku dniach latał znowu po mieście. Walił towar i zachowywał się jak pierdolony celebryta. Teraz jest już tylko ścierwem, plamą krwi na betonie. Ktoś mnie widział. Co? Ktoś mnie kurwa widział. Jakaś stara baba. Nie zauważyłem jej wcześniej. Była chyba z kundlem na spacerze między blokiem a wiatą, dlatego jej nie widziałem. Dopiero jak wyjebałem w niego z procy, to wychyliła się zza tych jebanych śmietników i zaczęła drzeć ryja. Widziała twoją twarz? Chuj wie, odwróciłem się na pięcie, wsiadłem do auta i spierdoliłem stamtąd. Widziała auto? Tej czerwonej bestii nie da się nie zauważyć. Mówiłem ci, że za szeroko się wozisz. Nie wiem, kurwa, daj mi zebrać myśli. No to zbieraj, bo inaczej to ciebie będą zbierać. Zeskrobywać z chodnika jebaną szpachelką. Nie pomagasz mi. Nie jestem od pomagania tobie. Jesteś moim jedynym przyjacielem. Nie jestem, kurwa, jebana mać twoim przyjacielem i nigdy nim nie byłem. Uroiłeś coś sobie i tkwisz w tym przekonaniu. Gdybym był twoim przyjacielem, nie pozwoliłbym ci na to, na takie życie. A co miałbym robić innego? To co mój ojciec? Zapierdalać na budowie? On nie ma przynajmniej chłopaków z miasta i psów na karku. On nie ma nic poza depresją i alkoholizmem. Miałbym skończyć tak samo jak on? Miałbym całe dnie jeździć taczką, pić tanią wódę w robocie i jeździć rozjebanym golfem? Po fajrancie leżeć przed telewizorem z browarem i czekać do weekendu, żeby w końcu móc pojechać na ryby? Narzekać na szefa i oglądać się z rusztowania za dupami, dla których byłbym tylko żałosnym, przegranym robolem? Ujebanym po łokcie gołodupcem? Miałbyś spokój, coś za coś. Pierdolę taki spokój, nie chcę być żywym trupem. No to sam sobie odpowiedziałeś. Chcesz być łowcą, nie ofiarą. Chcesz nosić torby z kwitem, a nie z butelkami na wymianę. Licz się z konsekwencjami. Teraz to ja będę ofiarą, zaczną na mnie polować. O tym właśnie mówię, takie są koleje losów w betonowej dżungli. Możesz być jebanym lwem, ale ze stadem hien nie wygrasz. Dobra, gdzie ty w ogóle jesteś? Jaki masz plan? Jadę przed siebie, za miasto, nie wiem.
Minąłem Złotniki, wjechałem do leśnicy. Nie mogę tu zostać, będą krążyć i mnie szukać po całym Wrocławiu. I nigdy nie przestaną, jestem spalony na mieście. To jedź na milicję, dużo wiesz, może dadzą ci koronę i zaczniesz nowe życie. Nie rozpruję się, za kogo ty mnie kurwa masz. Ty nie bądź taki sztywny chłopak, bo z tobą też nikt nie będzie się jebał. Teraz musisz zadbać o swoje interesy. Jebać te twoje dobre rady, nie zapierdolę szpagatu i tyle w temacie. Dobra, dobra, spokojnie, przecież żartowałem. Zresztą i tak jesteś za krótki, pewnie dostałbyś sanki i mógłbyś nie doczekać nawet do wagi. Kurwa, mam przejebane. Masz towar? Jebnij sobie kreskę, koks doda ci skrzydeł. Nic nie mam przy sobie. Dzisiaj miałem tylko odebrać dług i zaraz wracać na kwadrat. Zresztą miałem rzucić to gówno. To chujowo. Odpływasz mi tutaj. I nie oszukuj się z tym rzucaniem. Mam totalny chaos w głowie. Zaraz będę poza miastem i nie wiem co dalej. Mogę się wbić na autostradę i zapierdalać przed siebie. Tylko dokąd? Mam trochę waluty ukrytej w bagażniku na czarną godzinę. Jakieś 100 koła papieru i kilkadziesiąt koła euro. Ale co z tego? Mogę jechać do Berlina, ale tam mnie też znajdą. Wszędzie mnie znajdą, nawet na końcu świata. Chyba, że się skitram w kanałach, a nie chcę żyć jak szczur. Zresztą możliwe, że nawet nie wsiądę do samolotu. Psy siedzą mi na dupie już od jakiegoś czasu. Mogli puścić na wszelki wypadek info do Interpolu. Antyterror wjedzie mi na klawisz za kilka godzin i wyczyszczą go po całości. Znajdą broń i towar. Nie mam tam już czego szukać, wszystko spalone. Powtórzę to jeszcze raz. Mam do jasnej kurwy przepierdolone. Pomyśl o jedynym sensownym rozwiązaniu, jeżeli nie chcesz uciekać. Nie chcesz żyć jak szczur. Nie chcesz być zajebany na ulicy ani w kryminale. Co się stanie, jeżeli się rozprujesz? Mieszasz mi w głowie. Jestem zmęczony. Bardzo zmęczony. Nie mam siły myśleć logicznie. Nie dojadę już nawet do autostrady. Nie spałem od... nie wiem kiedy. Czuję, że tracę kontakt z rzeczywistością. Już go straciłeś, stary. Co masz na myśli? Dobrze wiesz, co mam na myśli. Ty masz to samo. Co? Jestem tobą. Rozmawiasz sam ze sobą. Odpuść. Odejdź. Naciśnij na spust. Zrób światu przysługę. Poddaj się, to już koniec. Odjeb się, rozwal sobie łeb. Nikt nie będzie po tobie płakał. O jednego śmiecia mniej. Zjeżdżam z szosy w pierwszą napotkaną polną drogę prowadzącą w ciemny las, nie dbając o niskie zawieszenie mojego auta, ryjąc nim po nierównym leśnym gruncie, przejeżdżam kilkaset metrów i kiedy znikam w mroku, zatrzymuję się, gaszę silnik i światła. Ledwo przytomny patrzę na ekran mojego smartfona. Ani boczne przyciski, ani czarne lustro wyświetlacza nie reagują na dotyk. Mój telefon jest rozładowany od dawna. Dopiero dotarło do mnie, że był rozładowany już wtedy, kiedy spojrzałem na niego zaraz po zabiciu tego chuja. Otwieram drzwi, obracam się na fotelu w kierunku wyjścia. Kładę podeszwy butów na ziemi, ale z powodu potwornego zmęczenia nie wstaję. Ze złością ciskam telefonem jak najdalej przed siebie, jakby mnie parzył. Biorę do ręki Glocka, który cały czas leżał na siedzeniu pasażera. Opieram łokcie na kolanach, zaczynam oglądać broń z każdej strony. Obracam ją bardzo powoli w dłoni i myślę. Ostatnie jego słowa, moje słowa, wywiercają boleśnie w słabnącej z każdą chwilą świadomości głęboką dziurę, z której zaczynają wylewać się niewidzialnym strumieniem resztki zdrowego rozsądku. Zmieniają się w rzadką mgłę, majaczą, odbijają się zniekształconym echem od ściany drzew i wracają do mnie ze zdwojoną siłą, potężną falą uderzeniową, niczym bomba próżniowa. Już nie brzmią tak, jakbym to ja je wypowiadał. Brzmią, jakbym stał w wąskim, długim tunelu, a na jego końcu ktoś je wyszeptuje w moim kierunku. Brzmią jak słowa pełnego okrucieństwa demona, pragnącego mnie zdeptać,
demona, który mnie tu przywiódł i teraz patrzy na mnie z prastarej, nieprzeniknionej czerni puszczy. Ja go nie widzę, ale on mnie tak. Zmysły zaczynają mnie zawodzić. W oddali słyszę chyba hukanie sowy. Naciągam mocniej kaptur czarnej bluzy na głowę. Ulica nie zastąpiła mi matki, tak jak wielu innym chłopakom, którzy na nią trafili, bo nie miał kto się nimi zaopiekować w domu. Moja matka mnie kochała, kto wie, może nawet nadal kocha. Zaraziła mnie nawet pasją do książek, których czytanie, do czasu aż nie poznałem ciekawszych, jak mi się wtedy wydawało, zajęć, już jako późniejszy nastolatek, było moją ulubioną formą spędzania wolnego czasu. Pochłaniałem je i uciekałem z nimi w inne światy, bo swojego własnego nigdy nie lubiłem. W podstawówce brałem nawet udział w konkursach recytatorskich, pisywałem przepełnione dziecięcym bólem istnienia wiersze. Były nim wypełnione do tego stopnia, że w szkole martwiono się o mnie i namawiano moją matkę na wizytę ze mną u psychologa. W tamtych czasach było to jednak postrzegane jako coś wstydliwego i dopóki dzieciak się nie ciął, zupełnie niepotrzebnego. Matka wierzyła we mnie nawet wtedy, kiedy nikt inny nie wierzył, ale nie umiała postawić się ojcu, który był w swoim życiu głęboko nieszczęśliwy i wlewał to nieszczęście w siebie każdego dnia po robocie, po czym przelewał je na nas. A ja za cel życia postawiłem sobie, żeby nigdy nie stać się nim. Na ulicę trafiłem z własnego wyboru, nie z konieczności. Mogłem przecież pójść w ślady ojca, do czego mnie namawiał, bo nie wróżył mi lepszego życia niż jego własne. Załatwił mi pracę u siebie na budowie, kiedy tylko skończyłem szkołę średnią i ledwo zdałem maturę. Wytrzymałem tam jeden dzień. Pod fajrant wyjebałem zęby kierownikowi, który przypierdalał się do mnie od rana. Wtedy obiecałem sobie, że nigdy więcej nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek, szczególnie taki śmieć, okazywał mi brak szacunku. Wolę, żeby ludzie się mnie bali, niż olewali, czy co gorsze, traktowali jak ten cfel. Zacząłem chodzić na osiedlową siłownię. Do pewnego czasu trenowałem na czysto, ale kiedy zacząłem mieć problemy z przyrostami masy mięśniowej, postanowiłem wejść na bombę. Zagadałem któregoś dnia do chłopaków, którzy, co było widać gołym okiem, testowali różne specyfiki. Zaczęli sprzedawać mi testosteron, hormon wzrostu i kilka innych rzeczy. Dzielili się ze mną swoją wiedzą. Zaczęliśmy trenować razem i się zakumplowaliśmy. Z czasem wciągnęli mnie do swojego interesu i sam zacząłem opierdalać świeżakom towar. Byłem kumaty, także moja kariera mobilnego farmaceuty rozwijała się coraz szybciej. Po roku zarabiałem już w jeden dobry dzień tyle, co mój ojciec w miesiąc. Wynająłem kawalerkę i zacząłem w końcu żyć na przyzwoitym poziomie. Po jakimś czasie poznałem tak zwanych poważnych ludzi, a oni zapytali mnie, czy chcę zacząć zarabiać poważne pieniądze. Dotychczas myślałem, że właśnie takie zarabiam, a że byłem ciągle głodny wrażeń, zgodziłem się bez wahania. Od tamtej pory minęło 10 lat. Teraz siedzę na skórzanym fotelu mojego czerwonego włoskiego smoka, którego nie sposób nie zauważyć na ulicy i czego po raz pierwszy w życiu właśnie pożałowałem. W szmatach za kilkanaście tysięcy, zegarku za kilkadziesiąt, którymi zawsze chciałem imponować, ale od dzisiaj nie mam komu. Jestem już tylko zwierzyną łowną, dla której czas się skończył. W lesie jest chłodno. Wiem to stąd, że przy każdym oddechu z ust ulatuje rzadka para. Oddycham szybko i płytko. Mimo wszechobecnego chłodu jest mi gorąco. Pot oblewa moją twarz. Czuję, że koszulka lepi się do moich pleców. Serce wali tak, jakby chciało połamać żebra, rozerwać skórę i wyskoczyć z klatki piersiowej. Ręce drżą jak u alkoholika w delirium. Nie widzę tego, ale wyobrażam sobie, że w tej ciemności moja głowa paruje wilgocią tak, jakby płonęła. Skronie pulsują, jakbym właśnie skończył na siłowni rekordową serię na ławeczce, odłożył sztangę i próbował dojść do siebie.
Gdybym tylko miał przy sobie Blanta, kurwa, chociaż nabitą lufkę, jak kilkanaście lat temu za szkołą, mógłbym się chociaż trochę uspokoić. Szkoła. Gdybym jej nie olał, gdybym posłuchał matki, gdybym poszedł na te jebane studia, gdybym może nawet zaczął pisać, co wydaje mi się dzisiaj absurdalnym pomysłem, ale jeszcze w czasach edukacji usłyszałem od kilku osób, że mam jakiś zalążek talentu. Może teraz siedziałbym z żoną przy kominku i patrzył na kojący duszę płomień, zamiast próbować ugasić siłą woli ten w mojej głowie i sercu. Może bawiłbym się ze swoimi synami w wojnę, zamiast przeżywać ją naprawdę na parszywych ulicach zepsutego jak zgniłe mięso miasta. Może spałbym ze swoją kobietą, kochał się z nią w nocy, zamiast biegać z towarem i pierdolić kurwy. Przegrałem. Ta stara rura, moja wychowawczyni z liceum, miała rację. Z tym, że ona wróżyła mi bezrobocie i walenie taniej wody pod sklepem z menelami, a ja siedzę w wartym około bańki samochodzie i robię interesy z królami miasta. Robiłem. To też zjebałem. Dożyłem 33 lat, jak Jezus Chrystus, upadłem pod moim krzyżem, ale ja nie zmartwychwstanę. Ojciec nie zabierze mnie do raju. Przyjdzie po mnie ten drugi, ten z dołu, ten jebany, rogaty skurwiel, który zbuntował się tak jak ja przeciwko swojemu ojcu, chociaż on miał inną motywację. Tak bardzo pragnąłem być szczęśliwy. Nie było mi to dane. Zawsze czułem tylko wszechogarniającą pustkę. Czułem nienawiść. Czułem ją dlatego, że brakowało mi miłości. A to najbliższe jej uczucie. Zastępowałem ją amfetaminą, czasem jaraniem. Potem poznałem ludzi, odpowiednich ludzi, którzy pomogli mi w karierze. Stary, jak nazywano w mieście mojego hurtownika, wziął mnie pod swoje skrzydło, bo zobaczył we mnie potencjał. Zauważył, że jestem gotowy do poświęcenia, byle tylko ciągle iść w górę. Że będę walczył, że jestem zdolny do zagłuszania sumienia. Że żyję w ciemności i nie boję się jej. Docenił to, bo sam taki był. Dał mi szansę, a ja ją wykorzystałem. Krew, pot i łzy. Moje i moich wrogów. Nie cofałem się przed niczym i robiłem to, co musiałem. W końcu zajebałem człowieka. To była tylko kwestia czasu, aż przyjdzie mi się z tym zmierzyć. Teraz czuję się, jakbym był bohaterem jakiejś ponurej baśni braci Grimm. Prastary mrok puszczy zjada moją duszę bezboleśnie i po cichu. Wszystko mi się rozmywa, jakby było nierzeczywiste, niematerialne. Nawet auto, w którym cały czas siedzę z nogami na zewnątrz, zaczyna się powoli rozpływać, staje się jakąś upiorną, czerwoną mgłą, chcącą mnie połknąć i strawić. Nie mam siły z nią walczyć, poddaję się jej. Zaciskam mocniej wilgotną, drżącą dłoń na rękojeści Glocka. Wkładam sobie koniec zimnej lufy do ust i zaciskam na nim zęby tak mocno, że aż zazgrzytało i czuję na języku metaliczny smak krwi z dziąseł. Kładę palec wskazujący na spuście. Słone krople potu z czoła wpadają mi do oczu i pieką jak żar z ogniska. Drugą dłonią przycieram czoło, powieki i nagle coś zauważam daleko przede mną. Jakaś postać między drzewami. Zwierzę. Mrużę oczy, żeby wyostrzyć wzrok na tyle, na ile to możliwe w obecnej sytuacji i już wiem. Wyławiam go z bezbarwnej otchłani. To wilk. Patrzy na mnie. Jego źrenice błyszczą w oddali jak dwie mikroskopijne lampki. W ostatniej chwili wyjmuję lufę z ust. Oddycham ciężko. Księżyc wyłania się zza ciemnoszarych chmur i wyściela korony drzew srebrzystą poświatą. Przez chwilę widzę go wyraźniej. Potem odwraca się i spokojnie odchodzi. Krok za krokiem znika w swoim domu, w terenie, który zna i do którego należy. On by się nie poddał.
kierowałby się dzikim instynktem i walczył do końca, nawet kiedy naprzeciw niego stanęłaby cała Wataha. Nie miałby szans, ale gryzłby do krwi. Zginąłby w tej nierównej walce, ale zachowałby honor. Nic więcej by mu nie pozostało. To jeszcze nie koniec. Wkładam nogi z powrotem do auta i zamykam drzwi. Chowam pistolet do schowka. Ryk potężnego silnika przerywa ciszę czarnego lasu. Stałem się bestią. Miejsce bestii jest w piekle, wśród demonów, choćby miały ją rozszarpać. Wracam do miasta. Na spotkanie z moim przeznaczeniem.